Witam po przerwie. Moim gościem jest Maciej Mitera, prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam naszych widzów. Dzień dobry panie sędzio. Dzisiaj występuje pan w charakterze rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, bo o Krajową Radę będę pytała. Dobrze, panie sędzio, tak się czuję. Co to się dzieje z tą Polską Krajową Radą Sądownictwa w zestawieniu z informacjami, jakie napływają z Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych? No, gdybyśmy tylko o tych informacjach dyskutowali, to faktycznie jakiś powód do niepokoju byłby. Natomiast tak jak już osoba, która jest w środku tego organu, uważam, że wszystko przebiega prawidłowo, sprawnie, decyzyjnie. Byłem z panem wiceprzewodniczącym Dariuszem Drajewiczem na zgromadzeniu, które miało miejsce, jak pani doskonale wie i nasi widzowie zapewne również wiedzą, ostatniego dnia maja i początku czerwca bieżącego roku w Lizbonie. No i do momentu wydania tej deklaracji wszystko, bym powiedział, przebiegało prawidłowo. Deklaracja mnie jako członka Krajowej Rady Sądownictwa, ale i sędziego Sądu Powszechnego, powiem szczerze, zaskoczyła. Co było w tej deklaracji takiego, że pana zaskoczyło, panie sędzio? No, deklaracja, tutaj niepokój, że ta sytuacja jest w naszym kraju co najmniej niepokojąca dla kolegów z całej Europy. A no, takie bym powiedział smutne, ale troszeczkę takie niepokojące, że zrównani zostaliśmy z Turcją. Że zostaliśmy zrównani z Turcją. Czyli co do Turcji są podobne zastrzeżenia? Czy prawidłowe? Powiem tak. W ogóle nie miało miejsca dyskusja na temat tego, co się dzieje w Turcji, tylko jest zaniepokojenie. Natomiast pragnę zauważyć, Turcja nie jest członkiem tego organu i równie dobrze Rada mogłaby wyrazić, bym powiedział, tu zaniepokojenie sytuacją sędziów, powiedzmy, na antypodach. Panie sędzio, skąd się jednak ta deklaracja wzięła? Skąd się wzięła? Panie redaktor, skąd się wzięła? Już panie wiem. Gdyby państwo tutaj, pani, pan kolega redakcyjny, pan Domagalski, bylibyście tutaj, nie wiem, szykanowani, prześladowani i wysyłalibyście różne monity do jakiegoś Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, że, uwaga, mówilibyście, że macie być aresztowani, macie być tutaj poniżani, odbierane wam mają być monitory, wyrzuceni z pracy na bruk, to proszę odpowiedzieć mi na pytanie, przepraszam, że to ja się stawiam teraz w roli pytającego, czy Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich wyrażałoby niepokój, czy uznałoby, że wszystko jest okej? Okay? No myślę, że wyrażałoby. Wyrażałoby. I ja również staram się wejść, bym powiedział, tutaj w rolę tych europejskiej sieci i należy sprawę zbadać, bo jeżeli słane są monity, jakieś zakulisowe rozmowy, otwarte deklaracje, że w naszym kraju dzieją się rzeczy, bym powiedział, które zakrywają na jakieś horrendum, to ja też, będąc włodarzem czy w ogóle decydentem organizacji, chciałbym poznać, co się naprawdę w naszym kraju dzieje. A nie dzieją się rzeczy takie, o których członkowie rad poszczególnych, koledzy z Europy, nas informowali, bo oni przecierali. Jakie, panie sędzio? No na przykład, że sędziowie w Polsce są wyrzucani na bruk. Przyzna pani, że takich zdarzeń nie ma w naszym kraju. Bo to, że prezes, powiedzmy, został odwołany i idzie do funkcji orzeczniczych. Sędzią nadal jest. Nadal jest, ale nie jest wyrzucony na bruk. To jest po pierwsze. Po drugie, że sędziowie są aresztowani. Przyzna pani, pani redaktor, że sędziowie nie są aresztowani. No, ja myślałem, że chodzi o przypadek, bym powiedział, kazus tutaj pana sędziego z Krakowa, ale to w ogóle nie chodziło o to, tylko że ci sędziowie są aresztowani. No i moje pytanie było do członków. Sędziowie mówią, że mają być aresztowani, czy są aresztowani? No mówią, że mają być. To, że mówi, że ma być aresztowany, a jeden aresztowany, to jest, bym powiedział, tak, 180 stopni inna konstrukcja. I szereg innych, bym powiedział, wątpliwości. Osoby naprawdę, ja nie mówię, byli szczerze zaniepokojeni. Tylko pytanie, no, kto się myli? Czy osoby, które przedstawiają taki obraz, czy my z panem doktorem Drajewiczem, którzy starali się powiedzieć, że jednak te zdarzenia nie mają miejsca? A zaskoczeni byliście panowie tym, co słyszeliście? Że co się dzieje niby u nas w kraju? No pani redaktor, jeżeli... Nie spodziewaliście się? Nieskromnie powiem, ale chyba raczej wiem, czy jakiś sędzia jest aresztowany za poglądy, czy któryś został wyrzucony, pozbawiony z zawodu, tak nie mocą orzeczenia dyscyplinarnego, tylko jakimś, bym powiedział, no nie wiem, z jednostronną decyzją ministra sprawiedliwości i tutaj nawiążę jeszcze do tej osoby, a mianowicie ministra sprawiedliwości, no zdziwienie było, jak ja sobie radzę z szefem. Ja mówię, z jakim szefem? Bo ja nie mam szefa.
No jak to? Pan minister sprawiedliwości jest przecież szefem Krajowej Rady Sądownictwa przewodniczącym. No panie redaktor, no jak mam tłumaczyć? Oczywiście spokojnie trzeba koleżeństwu w Europie tłumaczyć, że te rzeczy nie mają całkowicie miejsca, ale jednak ktoś informuje tych sędziów, prawda, że coś takiego ma miejsce. Czy to ma miejsce? No przecież pani doskonale wie, jak ja i nasi widzowie, że to nie ma miejsca. Panie sędzio, to co teraz? No teraz... To są sędziowie, prawda? Chociaż no, poprzednia przewodnicząca akurat nie była sędzią, ale jednak sędziowie. No i ta stara zasada rzymska, która mówi, że należy wysłuchać dwóch stron. Nie można tylko opierać się na jednostronnej deklaracji. Już wcześniej chcieliśmy, i raczej koledzy z Europy wyrażali także wolę spotkania. Niestety z uwagi na kolizję terminów i zbyt krótki ten, nazwijmy to oczywiście w cudzysłowie, czasokret przed spotkaniem lizbońskim nie pozwolił na spotkanie, ale mam nadzieję, że cały zarząd tej Rady Wykonawczej sieci przyjął zaproszenie, uzgodniliśmy termin i zaraz chyba po 20 dniu czerwca spotykamy się tutaj w Warszawie, aby przedstawić sytuację naszym kolegom z Europy. Czyli do 20 czerwca żadne decyzje nie zapadną ostateczne, jeśli chodzi na przykład o wyłączenie polskiej Krajowej Rady z Europejskiej Sieci. Szanowna pani redaktor, nie mogą zapaść. Dlaczego? Bo w statucie tej organizacji jest zapis, że muszą być wyjaśnienia. Wyjaśnienia, musi być posiedzenie plenarne, musi być co najmniej głosy 3/4. Także są pewne procedury i tutaj ja oczywiście nie mam, broń Boże, pretensji do pani czy innych dziennikarzy, może innych środowisk, które twierdziły wykluczenie. Nie, jeżeli bym powiedział, a wszyscy szanujemy te procedury, po prostu nie miałoby to miejsca, bo nie zachowana byłaby procedura wykluczenia któregokolwiek z członków. I ja byłem bardzo spokojny, jadąc do Lizbony. Rozumiem, panie sędzio, a co nam daje uczestnictwo w europejskiej sieci? Tak, prestiż. I co jeszcze? Prestiż. Tylko prestiż? No prestiż, bo powiem tak, no jest to organizacja skupiająca, panie redaktor, proszę zwrócić uwagę. Ponad 20 państw chyba. Zgadza się, ale jeżeli byśmy patrzyli, albo pani by mnie zapytała, czy które się liczą państwa, proszę zwrócić uwagę, Niemiec nie ma. Tam nie ma takiego tworu, tak? I moglibyśmy powiedzieć, czy traci na prestiżu? Nie, nie traci. Dodatkowy argument jest, że nasz kraj był jednym ze współzałożycieli tej organizacji. I mówię, jeżeli byśmy się poruszali tylko w obszarze prawa, naprawdę nie ma żadnych podstaw do wykluczenia. Ja śledząc oczywiście też jako obywatel, sędzia, wypowiedzi pana nowego przewodniczącego sieci, zauważyłem, że dla Reutersa wypowiedział się w następujący sposób, że to, co się dzieje w Polsce i na Węgrzech, to jest taki, bym powiedział, ten wirus, syndrom, który to postępuje. Proszę zwrócić uwagę, deklaracja lizbońska w żaden sposób nie wspomina o kraju bratanków. W żaden sposób. Rozumiem, czyli decyzja w sprawie europejskiej sieci i polskich prac, Polskiej Krajowej Rady dopiero przed nami, będą wyjaśnienia, potem rozumiem cała procedura. Procedura. To muszą być, tak jak powiedziałem, określone, musi być kworum. Wszystko mówię, przed nami. Wszystko przed nami, to zdarzenie przyszłe, niepewne, natomiast mówię, jeżeli byśmy się tylko stricte tutaj poruszali w jakichś meandrach prawa, to ja jestem całkowicie spokojny, mógłbym panią zapewnić. Jeżeli pani by mnie zapytała z kolei o polityczny aspekt, no to ja już bym powiedział tu taki kategoryczny był, nie byłbym. Jeśli chodzi o polityczny aspekt, jeśli miejmy nadzieję, że będzie liczyło się meritum sprawy. Też panie tak sędzio, zostawmy na chwilę europejską sieć. Jak się pracuje w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa i w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa? Bardzo przyjemnie. Natomiast jednocześnie też bardzo ciężko. Bardzo dużo pracy, zwiększany jest coraz więcej ten zakres tych obowiązków, ale też i tych posiedzeń. Prezydium ma dużo pracy, poszczególni członkowie również. Mówiąc krótko, jest co robić, panie redaktorze. Panie sędzio, kiedy rozmawialiśmy przed zwołaniem pierwszego posiedzenia Rady, po raz pierwszy tutaj w studio, mówił pan, że Rada ma do załatwienia sprawy bardzo pilne. Sprawy personalne, sędziów, którzy chcą przejść w stan spoczynku z różnych powodów, głównie zdrowotnych, i jest to jakby dla nich życiowa sprawa. Czy te sprawy udało się już załatwić? No, to poszczególne zespoły opiniują i na najbliższym posiedzeniu już to będzie procedowane. Proszę zwrócić uwagę, musimy odróżnić sprawy prac zespołów,
które po jednych składach trzyosobowych przygotowują i później jest to poddawane pod rozstrzygnięcie uchwały całej Rady. Dotychczas mieliśmy przecież tylko majowe, tak, spotkanie. No i teraz czerwcowe. Dokładnie, już chyba w najbliższym, prawda? Środę chyba. Tak. Zaczyna się chyba w środę. Jesteśmy po prezydium, także już od jutra znów praca zespołów. No i środa, czwartek, piątek, tak, i będą poszczególne decyzje. Czyli już będą decyzje personalne co do tych osób, które tak pilnie czekały. Jeżeli to zespoły to przedstawią, tak, jak najbardziej. Panie sędzio, a jak to było z tym stanowiskiem Rady dotyczącej nowelizacji ustawy o KRS? Myślę tutaj o ujawnieniu danych sędziów, którzy popierali kandydatury na poszczególnych członków, kandydatów na członków do KRS-u. Zespół, któremu przewodniczył pan sędzia Wiesław Johan, wydał decyzję pozytywną. To znaczy z pewnym ograniczeniem do numeru PESEL. Rekomendował. To co się później stało, że w głosowaniu ujawnienie przepadło? Tak jak mówię, to była tylko rekomendacja, że zespół rekomenduje. Natomiast członkowie, jak to było, państwo śledziliście w transmisji online, no, wyrazili swoje zdanie i była burzliwa dyskusja i stanowisko zespołu tutaj, nie zostało, bym powiedział, akceptacji całego gremium. Przeważyły argumenty, które podnoszone były na posiedzeniu plenarnym i oczywiście zespół, prawda, po głosowaniu tutaj... A zdradzimy tajemnicę, jeśli powiemy, czy pan był za jawnością, czy nie? Pani redaktor, nie chciałbym przekłamywać, ale nie chcę przekłamywać. Czy wstrzymałem się od głosu, czy byłem jednakże? Chyba wyrażałem tutaj pogląd, że sędziowie wręcz mnie prosili, ci, którzy udzielili mi poparcia, to byli sędziowie Sądu Powszechnego różnego szczebla. Mogę tylko powiedzieć, że to byli sędziowie Sądu Rejonowego, Okręgowego, tak, Okręgowego, Apelacyjnego. Natomiast mówię, stoję cały czas na stanowisku. Prosili pana, żeby ujawnić, czy żeby nie ujawniać? Ujawnić. Natomiast ja mówię tak, ale jeżeli będziemy posługiwać, znowu poruszę się tylko w obszarze prawa, jesteśmy legalistami, a sędzia musi być legalistą, no to prawo wręcz nie pozwala. Nie pozwala. Chciałbym, ale nie. I chyba w mojej ocenie przeważyło to stanowisko całego tutaj gremium sędziowskiego, które było obecne, żeby jednak z pewnych względów, no jeżeli sobie ustawodawca tak to określił, to my chyba nie jesteśmy kompetentni, aby tutaj wolę ustawodawcy wyrażono w konkretnych przepisach prawa łamać. Ale gdyby była wasza decyzja pozytywna, to być może na przyszłość takie ujawnienie byłoby od początku jasne i zrozumiałe dla wszystkich, że takie ujawnienie wchodzi w grę i można by było na przyszłość takie przepisy pisać. Jeżeli pani mnie pyta osobiście, jako sędziego Mitery, czy gdzie, to naprawdę mógłbym zwołać jakąś konferencję i powiedzieć konkretnie, kto mnie 15 sędziów poparł. Natomiast mówię, no muszę jednak patrzeć, prawda, jakie prawo w Polsce obowiązuje i nie mogę tego zrobić. Panie sędzio, jest pan prezesem jednego z większych sądów rejonowych. Jak bardzo zmienił się pana referat w sensie uszczuplenia w związku z funkcją prezesa? Bo rozumiem, że funkcja rzecznika KRS-u też ma wpływ. Czy ona ma wpływ? Chyba nie. Jako prezes mam zmniejszony ten wpływ. Natomiast cały czas ten, nazwijmy, mityczny system losuje i co kilka dni panie przynoszą mi sprawy do referatu, które na bieżąco staram się oczywiście wyznaczać. To ile ma pan teraz spraw w referacie? Nie chcę przekłamywać. Proszę zwrócić uwagę, zaczęło to chyba losować ten system mój od marca albo kwietnia. Nie wiem, około 15, 20. I to jest norma, jeśli chodzi o sąd rejonowy? Czy to jest połowa mniej? Ile mają inni sędziowie? Nie mogę określić, czy połowa, czy nie. Proszę, chciałbym tylko przykład podać, że w sprawach cywilnych pani wiceprezes, która również, bym powiedział, chyba tam dzień czy dwa dni po mnie objęła stanowisko, ona już około ma chyba nawet, nie wiem, 60 czy 70. Ten system jednak, proszę zwrócić uwagę, bo jako osoby te funkcyjne pojawiliśmy się w tym sądzie bez tak zwanego obciążenia poprzednimi sprawami. Bo gdyby to nie uwzględniało, to ja jeszcze miałbym te sprawy, które od momentu by niejako, przepraszam za kolokwializm, ciągnęły się za mną. Na szczęście, nieszczęście, nie wiem jak to ująć, nie mam, prawda, tego bagażu, co no, system losowania, można powiedzieć, nie uwzględnia. Czy ktoś miał wcześniej jakąś ilość spraw? Nie ma. Nie. My byliśmy od tak zwanej, bym powiedział, kreski
do przodu. Natomiast nie uwzględniał poprzedniej naszej działalności, pani zarówno wiceprezes, jak i mojej w innych sądach. Panie prezesie, zapytam pana, z czym ma pan największe problemy, jeśli chodzi o zarządzanie w sądzie? Czego brakuje? Kadry urzędniczej, asystenckiej. To tak bym powiedział, no się nie mówię, ale jednak też jakieś tutaj kwestie finansowe. Nie ma problemów. Jeśli chodzi to o personalne, panie redaktor, nigdy nie będzie tak... Ile ma pan wakatów? Nigdy nie będzie tak... Bodajże chyba teraz jest tutaj jeden, jeżeli chodzi o stanowisko, ale już chyba tam z tego, co się orientuję, będzie osoba kandydowała do Sądu Śródmiejskiego. Natomiast mówię, są osoby, które są na delegacji Sądu Śródmiejskiego w Sądzie Okręgowym. One też pracują w Sądzie Okręgowym na delegacjach. Natomiast mówię, no nie pracują w Sądzie Rejonowym Śródmiejskim. Asystenci, urzędnicy, proszę zwrócić uwagę, kwestia, bym powiedział, pozyskiwania tych osób. Sąd w mojej ocenie jest miejscem jednak mało konkurencyjnym dla chociażby, no z przykrością muszę zauważyć, dyskontów, które oferują lepsze warunki finansowe. Naprawdę to jest wielka, bym powiedział, sztuka, wręcz woltyżerka jakaś, aby zachęcić i to za pomocą czy pana dyrektora, czy innych osób z oddziałów staramy się no, jakieś takie bonusy, czy inne benefity przedstawić tym osobom, aby ta była dla nich... Zechciały? Tak, zechciały. Powiem tak, no samym prestiżem jednak no, nie da się żyć. Wiadomo, i każdy ma rodziny, każdy chciałby tu żyć. Są osoby, które przyjeżdżają do Warszawy. Tak, to jest największy problem, jeżeli pani redaktor A ma pan jakiegoś asesora? Tak, jedną osobę. Z nowych zadowolony pan jest z jej pracy? Z pana asesora? Tak, zapowiedziałem na spotkaniu, że będzie, że tak powiem, pod szczególną ochroną. Nie może być tak, żeby pan asesor był przytłoczony. On się jednak cały czas uczy i zapewniłem go, że będzie tutaj pod szczególną ochroną. Oczywiście in plus, zarówno moją, jak i pani wiceprezes, będziemy starali się stworzyć tej osobie jak najlepsze warunki do nauki, aby wszedł, bym powiedział, do tej służby, do tego zawodu sędziowskiego z jak najlepszym, bym powiedział, nastawieniem. Dziękuję pięknie. Wiem, że pan bardzo się spieszy. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dziękuję, pani wizytę redaktor, w studio. Życzę powodzenia 20 czerwca, żeby wszystko udało się wyjaśnić. Moim gościem był sędzia Maciej Mitera, prezes Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, a ja zapraszam na jutro na godzinę 13 na Rzecz o Prawie.